dalszy ciąg owoców nieznanych, mało znanych, egzotycznych. Najpierw jeszcze ryba. Już miałem kilka razy. Do środka wkładam pietruszkę, włożyłem przyprawy. Gdy to skórkę odciągamy, to można ładnie cytrynko, jak ktoś chce, o witaminę C. Papryczkę, surówka. Na okrętach kiszona kapusta była obowiązkowa kiedyś tam w XVI wieku. Zapobiegała chorobom. Marynarze byli długo w morzu. Także kapusta kiszona obowiązkowa. To tyle, ciepłe, gorące ziemniaki. A też jeszcze owoce egzotyczne. Tak. Ten to nie wiem jak się nazywa, ale sprawdzę. Albo zadanie domowe. Zapomniałam jak się nazywa ten. Ale to się zaraz przekleję. O, zobaczcie Państwo, co on ma w środku. Figi, 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 tak? Figi. A Pan Jezus mówił o drzewie figowym, tak. Było, było, było. Tak. Nie zbiera się fig z drzewa cierniowego, tak. Tak. Posmakujemy. Oj, żeby nie nabrudzić. No. No dziwny smak. Bardzo przyjemny. Nie jest ani kwaśny, ani słodki. Cudowny. Niebiański. I ostatni owoc, którego jeszcze nie było. Granat. Drodzy Państwo, granat. Proponuję. Zamiast czołgów, hulajnogi elektryczne, zamiast karabinów, ukulelkę, jako karabin, nie? Przewieszamy i idziemy. Nie? Tak. Pokój. Pokój głosić, być pacyfistą na świecie, ale także i w domu. Dla najbliższych. Tak, zgadzam się. Wczoraj było piękne czytanie. Drugie czytanie o pokoju. Tak. I kroimy tylko na palce, uwaga, na palce. Żeby nic tutaj nie podkładać. A! No, granat. Podejrzewam, że w wojsku wzięła się nazwa granat, bo podobnie na tej samej, podobnie, że taka jest metalowa kula, nie, w środku odłamki. I wtedy się granatem rzucało i człowiek drugi, nieprzyjaciel, dostawał odłamkiem w coś tam, nie? Okropny. Bóg stworzył nas wszystkich ludzi, wyszliśmy od Boga. Czemu są te wojny? Ja tak jak mówiłem. To panowie. Nie wczoraj to odkryłem, że wojny wszczynają panowie. Tak jak się czyta w kościele, że to, tamto, to, tamto powinni się tak. Do panowie, to wy wojny wszczynacie. Tak, panie nie, panie gotują, są takie bardziej uległe. Nie? No, zrobimy wyjątkami. No i posmakuje. Jak chciałbym się pobrudzić marynarki. Cudowności. Pięknie pachnie. Muszę ściągnąć marynarkę. Tak, o, ziarenko. Granat. Tak, to było mango, to było wczoraj. Paprykę to znam, dobrze. Tak. Być solą ziemi, ale nie solą w oku. Tak. Być solą ziemi, ale nie solą w oku. Być promykiem słoneczka. Dziękuję za wysłuchanie.